przedstawiciele pocztów sztandarowych, mieszkańcy Włocławka. Witam serdecznie też motocyklistów, którzy w tym pięknym dniu postanowili także uczcić nasze Święto Wolności, Dzień Wolności. 104 lata temu, 11 listopada 1918 roku, też był dzień chłodny. Temperatura kilka stopni niższa, dlatego też marszałek Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy pociągiem dzień wcześniej, wkraczając po internowaniu w Magdeburgu w granicę Rzeczpospolitej. Od tego dnia rozpoczęła się budowa niezależnej, suwerennej Polski po długoletniej niewoli. Rozejm w Compiègne, potwierdzony traktatem wersalskim, przywrócił naszą ojczyznę, naszą Polskę do Europy, do świata, na mapę geograficzną. Drodzy Państwo, dzień szczególny, dzień wolności, którym się cieszymy. Chciałoby się powiedzieć, żebyśmy cieszyli się w ten sam sposób przez 365 dni w roku, a nie tylko w święto odzyskania niepodległości. Szczególnie w tym czasie, kiedy za wschodnią granicą trwa brutalna wojna, my, Polacy, szczególnie doświadczeni przez historię w obronie naszych granic, ten moment też doceniamy. Doceniamy to, że żyjemy w wolnym kraju. Doceniamy i pamiętamy tych ludzi, którzy o Polskę wolną walczyli. Ojcowie Niepodległości. Pamiętamy ich. Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty. To ci ludzie, mimo dzielących ich różnic w myśleniu, w postrzeganiu miejsca Polski w świecie, mimo różnic ideologicznych, potrafili porozumieć się, żeby osiągnąć wspólny cel, odbudować drugą Rzeczpospolitą. I drodzy Państwo, mimo wszystko, mimo tych wszelkich przeciwności losu, udało się. Chociaż w pierwszych latach wolności ta wolność była krucha, bo za chwilę przecież był rok 1921. Trzeba było ponownie bronić granic przed nawałą bolszewicką. Trzeba było zwyciężyć w plebiscytach na Warmii, Mazurach, na Górnym Śląsku, żeby przywrócić Polsce granice. Drodzy Państwo, ale w tym dniu też chciałbym podkreślić w sposób szczególny rolę polskiej kobiety. Polskiej matki, tej mitycznej matki Polki, która często jest niedoceniana. Szczególnie w ostatnim czasie. Chciałbym, żebyśmy, drodzy Państwo, pamiętali o polskiej kobiecie. Matce, tej, która chroni swoją rodzinę, która wykonuje organiczną, pozytywistyczną pracę dla swojej rodziny, dla dobra Polski. A przecież za kilkanaście dni, bo 28 listopada, przypada 104. rocznica, kiedy to w Polsce kobiety uzyskały pełnię praw politycznych. Mogły głosować i mogły być wybierane. Józef Piłsudski swoim dekretem nadał polskim kobietom prawa polityczne, które zaczęły z nich korzystać. Bo już w pierwszym Sejmie po odzyskaniu niepodległości zasiadło w ławach sejmowych 5 posłanek. Także jedna zasłużona działaczka pochodząca z naszej ziemi kujawskiej. Jadwiga Dziubińska, posłanka na Sejm, która powołała w Starym Brześciu szkołę rolniczą. Dlatego też o tym dzisiaj mówię,
żebyśmy o tym pamiętali. Językowo, drodzy Państwo, wojna nie jest z kobietą, ale kobiety bardzo często ponoszą największe ofiary. Nie tylko w życiu osobistym, ale także i w czasie zawieruchy wojennej. Dlatego też pamiętajmy o tych, o tych kobietach, które Polskę budowały, za Polskę walczyły, wychowywały swoje dzieci w patriotyzmie, w umiłowaniu wolności, w umiłowaniu swojego kraju. Drodzy Państwo, my jako mężczyźni, którzy przecież wszyscy mamy matki, doceniamy rolę kobiety i składamy im dzisiaj także hołd w tym szczególnym dniu, w święcie wolności, w Dniu Wolności. Dziękuję bardzo. Thank you.